Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 118 odcinku podcastu Rób WordPressa. Dzisiaj porozmawiamy w podcaście o wersjach PHP i o WordPressie. W zasadzie to jak wersje PHP wpływają na WordPressa i na jego działanie. Ten temat można powiedzieć bezpośrednio, dotyczy mojego partnera, czyli firmy hostingowej Cyberfolks, od której możecie kupić właśnie hosting pod swojego WordPressa. Cyberfolks przygotował dla Was kod rabatowy na 20% na zakup usługi hostingu WordPress. Ten kod rabatowy to podcast pisany przez C. A jeśli chodzi o te wersje Wordpressa i o to, jaki one mają wpływ na naszego Wordpressa, to również zapraszam Was na bloga Cyberfolks, bo znajdziecie tam artykuł, który opisuje zmiany w PHP 8.1 i w tym artykule znajdziecie również test wydajności Wordpressa, jak i WooCommerce'a. Pod kątem właśnie zmiany wersji PHP. Sporo mówi się na temat aktualizacji WordPressa, wtyczek czy motywów, natomiast to oprogramowanie, które pracuje już po stronie serwera i do którego nie mamy, że tak powiem, takiego bezpośredniego dostępu, bardzo często jest gdzieś tam pomijane w tym wszystkim i o tym się zupełnie zapomina. No, jakby nie patrzeć, czas leci i choćby właśnie wsparcie dla kolejnych wersji języka PHP się po prostu kończy. Poszczególne wersje mają, można powiedzieć, takie trzy fazy, czyli fazę tak zwaną active support, czyli takiego bieżącego wsparcia, fazę, w której są wydawane tylko poprawki dotyczące bezpieczeństwa. No, i po pewnym okresie, po pewnej dacie, dana wersja wchodzi w tak zwany koniec cyklu życia, czyli na tą wersję języka PHP nie są już wydawane żadne poprawki, nic się już nie zmienia. No i tutaj, po pierwsze, oczywiście kwestie wydajnościowe, bo kolejne wersje PHP znacznie przyspieszają. Jeśli porównamy sobie ten sam kod uruchomiony na PHP, powiedzmy tam 7.4, a PHP 8.1, no to możemy zauważyć znaczny wzrost wydajności. No a drugą kwestią są potencjalne błędy, które pozostały gdzieś tam niezałatane i które mogą przyczynić się do jakiegoś ataku na naszą stronę. Dlatego powinniśmy się zainteresować, na jakiej wersji PHP pracuje nasz WordPress. Żeby sprawdzić, jaka wersja PHP obsługuje naszego WordPressa, najprościej będzie po prostu wejść w panel administracyjny i w zakładce narzędzia macie coś takiego jak stan witryny. I tam w zakładce informacje, w module bodajże serwer, znajdziecie informacje o tym, na jakiej wersji PHP pracuje wasza strona. I to jest o tyle istotne, że bardzo często. Hostingodawcy aktualizują te wersje PHP na, na własnych serwerach i często zaraz gdzieś tam po premierze danej wersji, te wersje po prostu są dostępne, można powiedzieć, od ręki i możemy się na nie przełączyć. Tylko, właśnie, słowo klucz przełączyć. Tutaj to oczywiście już zależy od konkretnej firmy hostingowej i od tego, jaką mają politykę, jeśli chodzi o, o tę wersję PHP na, na swoich serwerach, więc tutaj może być różnie w zależności od tego, z jakiej firmy hostingowej korzystasz. Natomiast bardzo często będzie tak, że jeśli kiedyś tam ustawiłeś sobie, powiedzmy, tą wersję PHP na załóżmy 7.2 czy 7.3. No to taka wersja po prostu jest. I to, że hosting w pewnym momencie zaktualizował, czy dodał po prostu obsługę PHP w wersji 7.4, 8.0 czy 8.1, tak naprawdę dla ciebie niewiele zmieniło, no bo twoja strona, twój WordPress i tak dalej korzysta z jakiegoś tam starszego PHP-a. I to jest właśnie też dosyć istotne pod tym kątem, aby co jakiś czas to weryfikować, bo przykładowo na ten moment. Jeśli weźmiemy pod uwagę wersje PHP, które mają to aktywne wsparcie, bądź to wsparcie takie w zakresie bezpieczeństwa, no to zostaje nam wszystko, co ma powiedzmy wersję wyższą lub równą 7.4. Wersja 7.4 ma wsparcie bezpieczeństwa bodajże do listopada tego roku. A wersja 8.0 i 8.1 mają na ten moment takie aktywne wsparcie. Zresztą, ten cykl życia tych wersji PHP możecie sobie sprawdzić na, na stronie php.net. Tam jest to wszystko rozpisane, rozrysowane. No i tu właśnie kwestia tego, żeby dbać też o to, aby ten nasz WordPress pracował na aktualnych wersjach, na wersjach, które mają wsparcie bezpieczeństwa. I po prostu zwykle to wygląda tak, że w panelu hostingu zmieniacie sobie tą wersję na, na jakąś tam wybraną przez siebie. I wydawałoby się, że to dość prosty temat, no bo jeśli nasz hosting wprowadza jakąś nową wersję, no to my po prostu sobie ją ustawiamy i już jest wszystko ok. Mamy najnowszego PHP, wszystko działa dobrze, jest bezpieczne. Strona przyspieszyła. No, bo tak jak mówiłem, te wersje PHP też przynoszą poprawę wydajności. No, niestety, w życiu nie do końca tak to wygląda. Bo o ile sam WordPress jest jak najbardziej kompatybilny z tymi najnowszymi wersjami PHP, no to już może się pojawić problem, jeśli weźmiemy pod uwagę wtyczki bądź motyw, jaki pracuje na waszej stronie. Bo może być tak, że sam WordPress będzie kompatybilny, natomiast po przełączeniu się na przykład na PHP 8 czy 8.1 strona wyrzuci nam jakiś błąd i po prostu nie będzie się dało z niej skorzystać, bo być może gdzieś tam w kodzie strony jest coś, co jest niekompatybilne właśnie z daną wersją PHP. I tutaj ta niekompatybilność może być zarówno, że tak powiem, w górę, jak i w dół, to znaczy. Możemy się spotkać z sytuacją, w której na przykład dana wtyczka nie będzie działała na PHP starszym niż na przykład PHP 7.3. No i w drugą stronę, że na przykład 7.3, 7.4 i 8.0 będzie obsługiwane, ale już jeśli mamy 8.1, no to będzie tam występował jakiś błąd. Taką można powiedzieć dobrą informacją jest to, że jeśli zmienimy sobie tą wersję PHP i coś tam nam nie zadziała, Strona po prostu wyleci w powietrze, nie będzie się dało na nią wejść. No to zwykle wystarczy po prostu przywrócić poprzednią wersję PHP bądź zjechać, że tak powiem, oczko niżej. No i sprawdzić czy to działa i tutaj z reguły nic się nie stanie z, ze stroną, z danymi, po prostu zmienimy to ustawienie w panelu hostingu i to będzie działać, nie będziemy musieli nic nic naprawiać, po prostu zadziała samo z siebie. Zdarzyła mi się kiedyś też taka sytuacja, że dzwoni do mnie jakiś tam klient, którego obsługiwałem, no pewnie jakieś dwa, trzy, może cztery lata wcześniej. I mówi, że jego strona przestała działać. Chyba tam konkretnie chodziło o to, że nie można się było zalogować do panelu. Strona jako tako działała i po prostu użytkownicy mogli sobie wchodzić, przeglądać ją, ale klient potrzebował zalogować się do panelu i niestety nie było to możliwe. Oczywiście standardowo nic nie robiłem tam od dwóch czy trzech lat, więc nie wiem, czemu przestało działać. No i wtedy właśnie chciałoby się odpowiedzieć, no drogi kliencie, właśnie dlatego, że nic tam nie robiłeś, no to to przestało działać. No, oczywiście powiedziałem, okej, okay, w początku sprawdzę, to zobaczymy, co tam się stało. I po krótkiej, szybkiej analizie okazało się, że firma hostingowa po prostu zrobiła aktualizację PHP do jakiejś tam wyższej wersji. I wymusiła, znaczy wymusiła. Nie tyle wymusiła, co po prostu włączyła wszystkim klientom tą najnowszą wersję, przez co po prostu ta strona przestała funkcjonować, bo, bo tam była jakaś wtyczka, bodajże, która była niekompatybilna właśnie z tą wersją PHP, która została włączona. Oczywiście można tam było przywrócić tą niższą wersję, i no i zresztą tak to się skończyło, że ta wersja PHP była obniżona bodajże tam o o jedną i wtedy, wtedy wszystko zaczęło działać. Oczywiście też poinformowałem klienta, że no, o taką stronę trzeba dbać. To nie jest tak, że po prostu ją robimy i ona sobie jest i, i będzie na zawsze, tylko też kwestia aktualizacji i tak dalej. No, klient oczywiście powiedział: Tak, tak, zajmiemy się tym, odezwę się do pana w przyszłym tygodniu. No i. I tak mija już pewnie któryś tam kolejny tydzień, jak klient z tym tematem nie wrócił. No, jeśli obsługujecie swoje strony, czy strony klientów, no to myślę, że jeśli słuchacie podcastu, to wielokrotnie już tutaj przewijał się ten temat tych aktualizacji, choćby właśnie w odcinku z Krzyśkiem Drużdżem, czy z Kamilem Porębińskim rozmawialiśmy też o utrzymaniu stron, więc zapraszam Was też do tamtych odcinków. No, ale właśnie co w sytuacji, gdy na przykład mamy taki przypadek, że nasza strona działa, załóżmy na PHP tam 7.0, 7.1, które już nie mają wsparcia od długiego czasu. No, a na tych wersjach obecnych jest problem. No to jeśli jesteście programistą, to z logów czy z błędów jesteście w stanie wyczytać to, która wtyczka powoduje błąd i jakiego typu to jest błąd. Więc jakoś tam pewnie naprowadzi was to też na rozwiązanie. Gdy macie taką sytuację, że te wtyczki są nieaktualizowane np. od roku, dwóch, to bardzo często aktualizacja tych wtyczek, szczególnie jeśli korzystacie z popularnych wtyczek, naprawi ten problem, bo deweloperzy popularnych wtyczek dbają też o to, aby one były zgodne z najnowszymi wersjami PHP. No a jeśli macie jakąś tam mniej popularną wtyczkę, bądź wtyczkę, która została napisana przez jakiegoś niezależnego programistę, no to może się tu już pojawić taki problem, że, że po prostu ten programista będzie musiał zaingerować w tą wtyczkę, bądź jeśli jest to wtyczka z repozytorium, no to będziecie musieli poszukać alternatywy i po prostu wymienić ją na coś, co nie będzie Was blokowało przed aktualizacją PHP. Oczywiście tu bardzo różnie też to wszystko wygląda tak w życiu, bo czasem jest tak, że klient na przykład myśli w perspektywie nie wiem, pół roku o przebudowie strony, o, o jakiejś totalnej zmianie i mówi dobra, nic nie robimy, nic nie ruszamy, byle to działało jako tako przez jeszcze tam te kilka miesięcy. No. Jest to jakiś sposób, powiedzmy. Oczywiście nie jest to najlepsza opcja na, na rozwiązanie takiego problemu, no ale wiadomo, musimy brać tutaj bardzo różne czynniki, choćby takie jak budżet klienta, czy jakieś tam plany, jakie klient ma w związku z daną stroną. Więc jeśli zastanawiasz się, jak to jest z tymi wersjami PHP i jakiej wersji powinieneś używać, no to odpowiedź jest prosta. Takiej, która ma jeszcze wsparcie bezpieczeństwa. Oczywiście, najlepiej, żeby to była jak najwyższa wersja, najlepiej, najnowsza po prostu dostępna. No ale, tak jak mówiłem, może być to troszkę utrudnione, choćby właśnie przez to, że nie, wty nie wszystkie wtyczki czy, czy motywy będą funkcjonowały z tymi nowymi wersjami. Więc teraz zajrzyj do swojego WordPressa, zobacz, na jakiej wersji PHP pracuje. I jeśli jest taka możliwość, zaktualizuj to PHP do wyższej wersji i, i zobacz, co się stanie, tak? Bo bardzo możliwe, że po prostu wszystko będzie działać bez problemu, jeśli masz stronę zadbaną, jeśli dbasz o aktualizację, e, korzystasz z takich, powiedzmy, popularnych, e, polecanych wtyczek, no to często one będą po prostu już zgodne też e, nawet z PHP w wersji 8.1. E, no ale to jest... E, Taki przypadek, gdzie znowu trzeba użyć tego ulubionego stwierdzenia prawników i programistów, czyli to zależy od danej strony. No i z tą myślą Cię zostawiam. Oczywiście zajrzyj do swojego WordPressa, żeby przynajmniej wiedzieć, jak to wygląda, bo zdarza się, że czasem jeszcze gdzieś się zapląta jakaś wersja PHP w stylu, nie wiem, 5.6, 5.3. No to już jest jakiś totalny archaizm, ale. Zdarza się, zdarza się. Można spotkać szczególnie gdzieś tam, na jakichś stronach robionych kilka lat temu, którymi tak za bardzo nikt się nie opiekuje. Także zajrzyj na swoją stronę czy strony swoich klientów, no i zorientuj się, jak to wygląda. Linki do, do tych wersji PHP, do artykułu na blogu Cyberfolk znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem maciejkuchnik.pl łamane na 118. I znajdziesz tam również link do zakupu mojej książki. Bo pod koniec ubiegłego roku wydałem książkę, Rubo WordPressa lepiej i zapraszam Cię również do jej zakupu. Jest ona dostępna w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej. Papierową wersję przywiezie Ci kurier, bądź odbierzesz sobie ją z paczkomatu. A e-booka oczywiście dostaniesz od razu po zakupie. Wszystkie szczegóły dotyczące książki możesz. Zobaczyć na stronie maciejkuchni.pl łamane na książka, oczywiście pisane bez polskich znaków. Ja się z Wami żegnam. W tym odcinku to wszystko i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.